Witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Adam Żuraw, prezes uczniowskiego klubu narciarskiego Melafiel w Czarnym Morzu. Tak, i nasza rozmowa stąd się wzięła, bo wkrótce odbędzie się biatlon. Tak, tak. Tak zwany biatlon letni. Proszę Państwa, nie wszyscy oczywiście rozumieją, co to znaczy biatlon letni, a co to biatlon zimowy. No, szczególnie, że właśnie ten biatlon kojarzy się z tą dyscypliną zimową. Stricte na narta i tak dalej. No, biatlon letni polega na tym, że po prostu zawodnicy biegają na nóżkach, broń stoi w stojakach, dobiega do stojaka, bierze broń w rękę, idzie na stanowisko, oddaje 5 strzałów. Jeżeli te strzały są celne, jest to dobrze, kładzie broń w stojaku, odbiega sobie. A jeżeli niecelne, to po prostu robi dodatkowe 150 metrów na rundzie karnej. Ciężka dyscyplina? Cięższa niż ta zimowa? No może niekoniecznie, bo wiadomo, że no okres letnio-jesienny jest okresem takim o tyle dużo cieplejszym jak zimowy. W związku z powyższym sam ubiór zawodnika jest leciutki. Nie? Czyli on sobie po prostu biegnie w terenie, czyli robi taką terenóweczkę. Natomiast no, w okresie zimowym też tego powiedzmy dresu ciężkiego też nie ma, bo to są leciutkie, to są z takich materiałów, które nie koordynują, nie łamią, nie ograniczają ruchów zawodnika, ale no niestety wtedy jest 20-25 stopni mrozu, albo pada deszcz, albo świeci słońce za bardzo, także tu akurat nie, no niestety, sędziowie nie ograniczają tego, kto biegł w śniegu, kto biegł w deszczu, to jest ta różnica, natomiast tak, dużo cięższy jest, dużo cięższy, bo wie Pan, no, sama sytuacja na nartach, oczywiście, no trzeba umieć jeździć, no, tak, to przede wszystkim, tak, czyli, bo wie Pan, jeszcze do pewnego czasu nie wolno było jeździć systemem łyżwowym, tylko po prostu tradycyjnie, jak biega pani nasza biegaczka, nasza zawodniczka, najlepsza w biegach na nartach, Kowalczyk. W tej chwili nie ma żadnych przeciwwskazań, zawodnicy biegają łyżwą, jest to łatwiej, prościej, szybciej. No dobrze, ale to skupmy się do tego letniego. Tak, może tutaj. Nie ma, póki co jeszcze zimy. Myślę, że chyba zdążymy z tymi zawodami. Przed śniegiem. No zgadza się, troszkę tak żartujemy. Zgadza się. Rzecz w tej chwili polegać będzie na tym, że niejako są to dwa rodzaje zawodów. Jest najpierw w dniu 28-29 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. To są starty najmłodszych zawodników, najmłodszych biatlonistów, grupa wiekowa 14-16 lat. Czyli to jest piątek i sobota. Natomiast w sobotę 29, po zakończeniu Mistrzostw Młodzików, startujemy jako 14 puła Melafiru. Startują zawodnicy troszkę starsi. To zawodnicy z grupy wieku młodszy, junior. Ale bez przyjemność na Tomasza w tej chwili jest trenerem kadry i powołaniu przyjazd z młodzieżą. Muszę potwierdzić, akurat nie jestem tatu wyboru. Na dzień dzisiejszy pretendenci do startu na Olimpiadzie w 2018 roku. I Tomek Sibkora osobiście mi przyrzekł, że po prostu będzie startował z tą grupą najstarszych. Bo puściliśmy taką po prostu famę po Czarnym Borze, gdzie oczywiście jest bardzo dużo biatlonistów, którzy już w tej chwili po prostu w to się nie bawią, czyli zawiesili, jak to się mówi, karabin na kołku. Powiedzieć, że będą startować, no i puścimy ich z Tomkiem, niech pokażą, co są jeszcze warci. No niech pokaże Tomek, co jest jeszcze wart. No, w sumie Tomek dosyć niedawno zakończył. Tak, startowano jeszcze za Polskę oczywiście w tej chwili jeszcze w Dusznikach. Tak. No a tutaj jaka ranga, oprócz tego, że będzie Tomasz Sikora, czy jeszcze zapowiedzieli się jacyś zawodnicy z takiej... To znaczy na dzień dzisiejszy fama o zawodach poszła w Polskę. Mieliśmy już reprezentantów z Katowic w poprzednich latach. No nie wiem, w tej chwili poszło, nikt się tam powiedzmy na dzień dzisiejszy nie odzywa, bo oczywiście rejestracja jest do środy, czyli do 26 jeszcze jest kupa czasu, czyli niekoniecznie muszę się, jak to się mówi, przedstawiać w tej chwili. Być może ktoś przyjedzie, ale jak nie to... Jak w poprzednich latach frekwencyjnie to wyglądało? Proszę Pana, ilościowo będzie wyglądało to mniej więcej tak, w granicach 60-70 zawodników z tych młodych, no i powiedzmy
100, 110, 120 tych wszystkich razem zawodników i zawodniczek będzie. Nie razem z tymi najstarszymi. No to taka dosyć spora grupa. No, jeśli chodzi o trasy, wiadomo chyba. Trasy? Tak, no trasy mamy przeważnie co roku te same. Są to trasy tak zwane terenówka. No wiadomo, na nogach się biega i to nie jest salutki czas, że się biegnie po asfalcie czy też po równej drodze, tylko to jest po prostu droga przez las. Tak jak widzimy kolarstwo górskie, jak sobie tam jeżdżą, nikt nie patrzy, czy to jest korzeń, czy nie korzeń. Biegną, czy błoto, czy woda. No niestety, jest to sport. Jaki odcinek do przebiegnięcia? To w zależności właśnie będzie od grupy wiekowej. No bo wiadomo, że ci młodzicy są to młodzi, a to jest na zasadzie takiej, że powiedzmy jest kilometr czy półtora, on przebiega ten metraż do pierwszego strzelania, odbywa strzelanie, odkłada karabin, biegnie znowuż półtora kilometra, dobiega jeszcze raz na strzelnicę, robi drugie strzelanie, bo to w sprincie będzie. Pierwszy dzień to będzie sprint, dwa strzelania, leżąc, stojąc. Czyli w granicach 5-6 kilometrów ten młodzik przebiegnie. Nie? Pod warunkiem ci starsi, tych karnych rund. Tak. No oczywiście, jeżeli zrobi pudło, czyli skuśkę, no niestety jest z boku runda karna, czyli metraż rundy karnej 150 metrów. No niektórzy zdążą się spocić na tych rundach, bo jak tak będzie miał przez całe strzelanie ze 6-7, to się nabiega tych kilometrów trochę więcej. No ale no niestety. No dobrze, a co oprócz tego? No bo zawsze każde zawody no, mają jakieś dodatkowe atrakcje. Rozumiem, że tam też coś przewidzieli. To znaczy, proszę pana, może tak, no nie oszukujmy się, to nie jest festyn sportowy. Puchar Melafiru, wiadomo, że to jest taka troszeczkę widowiskowo-towarzyska, raczej może bym powiedział, aczkolwiek bardzo sportowa. I uhonorowanie tych zwycięzców jest poprzez nagrody rzeczowe. Finansowe też się zdarzało, jak sponsor tam powiedzmy był troszeczkę hojniejszy, ale są nagrody rzeczowe, czyli pierwsze trzy miejsca to są nagrody rzeczowe. No i oczywiście no, albo pierożki, albo tam co innego, zależy co kuchnia przygotuje, bo zawsze staramy się posiłki gorące i herbatkę i tak dalej. Kawka to oczywiście jest normalne, natomiast no, na tej zasadzie to polega. To nie jest, no, tak jeszcze raz powiedziałem, to jest nie żaden festyn, tylko to są po prostu zawody sportowe. A z kolei młodzicy to oczywiście są medale za trzy pierwsze miejsca. No i za sześć miejsc dyplomy, tak żeby wiedzieli, gdzie startowali, jakie miejsce zajęli. No z tego co wiem, to najpoważniejszym problemem jak do tej pory to były problemy noclegowe. No, szczególnie, że impreza trwała dwa dni. Tak, to były noclegowe i z racji tego po prostu czy Duszniki, czy Szklarska Barzyna, bo jeszcze musimy powiedzieć, że w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, to wiadomo, jak jest województwo, czyli dolnośląskie. Czyli startują zawodnicy z Dusznik, ze Szklarskiej Poręby i z Czarnego Boru. Natomiast pucharze Melafiru, mówiąc tak żartobliwie, skokogorno, kto przyjedzie, będzie startował, aczkolwiek też będą startować zawodnicy z tych trzech klubów, co już powiedziałem. Dochodzi jeszcze AZS AWF Wrocław, no i oczywiście grupa młodzieżowców, która przyjedzie z Cikurą, która przebywa na obozie w Dusznikach. No to co, no to wypada tylko zaprosić na... Oczywiście. Być może nawet na tym samym, z Cikorą. Tym samym. Ja szczerze powiedziawszy, no lepszej okazji prawdopodobnie nie będzie. Aczkolwiek no, już za Tomkiem Cikorą idzie Krzysztof Pływaczyk, który już pewnie były takie czasy, że trochę dochodził do Tomka. No troszkę go znowu choroba zmogła, ale już jest wszystko w porządku. Krzysiu już dochodzi do siebie. No w tej chwili jest po Sikorze, jak Tomka nie ma, najlepszym biatlonistą w kraju. A to nas cieszy, bo to jest z Czarnego Boru. Tym samym, jak już pan tutaj wspomniał, oczywiście serdecznie wszystkich zapraszam, bo po pierwsze, że telewizja może nie tyle niejednokrotnie nas okłamuje, co po prostu nie odczuwa się tej woli walki w tych zawodnikach. To są młodzi zawodnicy, czują jak kibice są, znaczy jak kibiców jest dużo, to oni to inaczej odbierają. No i po prostu trzeba tym młodym pomóc, no bo wiadomo, że to są jeszcze na dorobku w tej chwili. W związku z powyższym jeszcze raz gorąco, serdecznie zapraszam. 28-29 wrzesień, piątek, sobota, czyli już na drugi tydzień, czyli już niedługo. No tak, jak każde zawody, oprócz zawodników, no muszą być ci, którzy kibicują, dopingują. Także zapraszamy serdecznie na
zawody, które będą odbywały się w Czarnoborze? Na strzelnicy sportowej. Dokładnie, strzelnica sportowa, tak? Strzelnica sportowa. No to może tak ktoś geograficznie troszkę nie jest zorientowany. Jest tak zwany mały stadionik w Czarnoborze, oczywiście piłka nożna i biatlon w jednym miejscu. Także wszystko jasne. Dziękuję serdecznie za wizytę. Z Państwem się żegnam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.